Tegoroczna wiosna nie oszczędza rolników. Najpierw przymrozki, które zniszczyły część upraw, potem ulewne deszcze, po których pola w wielu miejscowościach stały w wodzie. Problem dotknął także gospodarzy z gminy Przytyk, nazywanej paprykowym zagłębiem Polski. Mirosław Rogulski szacuje, że w tym roku zbiory będą mniejsze od ubiegłorocznych o około 50%. Praktycznie zdrowych sadzonek nie ma, bo ta, co została slała, nie została zalana wodą, to dokuczył jej mróz. Zimne noce, ona się nie może rozwijać, ona w tej chwili ma martwe korzenie, brązowe korzenie, a ta, co w wodzie stoi, to ona po prostu wypadnie. Gmina wystąpiła do Instytutu Meteorologicznego, by uzyskać informacje, czy ostatnie opady można zakwalifikować jako deszcze nawalne. Jeśli tak, będzie można też szacować straty w związku z podtopieniami. Tymczasem w terenie już pracują komisje w związku z kwietniowymi przymrozkami. Na chwilę obecną ocenia zgłosiło się do nas kilkanaście osób, na razie złożyło wnioski. Będziemy, na bieżąco przyjmujemy te wnioski, jeżeli jeszcze będą dodatkowe osoby, no to na pewno komisja, która teraz szacuje straty, będzie odwiedzała również te osoby. Mróz nie oszczędził pracy pana Krzysztofa z miejscowości Dęba. To uderzyło ten mróz 21? Tak. To od nowa wszystko sadziłem. Niesamowite. Wie pan co, a stara się pana o odszkodowanie? No pojechała żona, żeby wniosek złożyć. Komisja jeszcze u pana nie była? Nie. Ile pan stracił sadzonek? Na 8 tuneli. Ty w sztukach ile jakby to policzyć? No 1200 na jedną, to 8, ponad 9000. Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego spływają kolejne wnioski o powołanie komisji szacujących straty. W tej chwili w związku z efektami przymrozków w całym województwie pracuje ich w terenie 28. Dla portalu cozadzień.pl Aneta Pawłowska-Kraci. To jest dobrze rozstawione, nie? Takie niskie węże, japońskie węże.